Nigdy nie pomyślałbym, że w mieszkaniu Agaty zmieści się tyle osób. Ja, wojna, głód, śmierć, oczywiście sama Agata, Hermes, Atena, Chronos bez ręki, zdyszany Charon oraz solidnie najebani Jezus z Lucyferem. Niezła ekipa. Brakowało tylko Puszka i świętego Jana do kompletu. Na domiar złego zaczynało nam się powoli kończyć alko, a przez krokodyle oblężenie nie mieliśmy jak uzupełnić zapasów. Nie wyglądało to kolorowo. Opatrzyliśmy Chronosa najlepiej jak potrafiliśmy, czyli naprawdę chujowo. O dziwo jednak wciąż żył, mimo utraty ogromnej ilości krwi. Cóż, najwyraźniej będzie się musiał nauczyć cofać czas lewą ręką. Zostawiliśmy go na materacu śmierci, żeby poleżał sobie trochę w spokoju, a my tymczasem rozpoczęliśmy gorączkową burzę mózgów. Jaki mamy plan? Spytał Gut, wyliżując szyjkę pustej butelki. Wejdźmy na dach i niech Hermes nas pojedynczo stąd pozabiera, zaproponowała Atena. Gdzie niby? Spytałem, bawiąc się telefonem. Nie wiem, chociażby na Olimp? Wspaniały plan. Zadrwiłem z niej i spojrzałem za okno. Te jebane krokodyle otaczały cały pierdolony budynek. Zostajemy na ziemi. Naprawdę muszę wam mówić, że to jest kurwa najgorszy moment, żeby szukać schronienia u potencjalnego następcy Boga. Zeus nie spróbuje przejąć niebiańskiego tronu, zaprzeczył Lucyfer. Jest zbyt wielką pizdą. Naszą pogawędkę przerwał odgłos serii z karabinu automatycznego. Po nim na klatce schodowej rozległ się czyjś rozdrażniony ryk, który zupełnie nie brzmiał jak dźwięk, który mógłby wydać krokodyl. Chociaż z drugiej strony, jeszcze chwilę temu nie powiedziałbym, że te chuje potrafią w ogóle mówić, także nie zdziwiłbym się, gdyby potrafiły również piszczeć jak małe dziewczynki. Po kilku stłumionych uderzeniach czymś ciężkim o ścianę, ktoś zapukał do naszych drzwi. Kto tam? Spytała niepewnie Agata. Zajebałam te pierdolone dinozaury. Oznajmiła postać ze drzwiami. Możecie śmiało wychodzić. Agata spojrzała na nas pytająco. Kim pani jest? Cóż, dość wkurwioną matką. Zaśmiała się rozmówczyni. Jezus i Lucyfer zadrżeli. O nie, stwierdził Syn Boży. O nie, potwierdził ten gorszy Syn Boży. O kurwa. Westchnąłem ja, kiedy zrozumiałem, kto stoi po drugiej stronie drzwi. Pierwszy cios załatwiłby w zupełności sprawę, gdyby nie wojna, który w ostatniej chwili podparł drzwi własnym ciałem. Na co czekacie, debile? Wystękał. Spierdalajcie przez okna! Nie trzeba nam było tego dwa razy powtarzać. Zbierając po drodze kilka najdopitków z naszej libacji, wpadliśmy wszyscy do kuchni, gdzie okno było największe, a odległość od podłoża gwarantowała przy skoku największe szanse przeżycia. Hermes, do chuja! Warknął śmierci, wypchnął latającego boga przez rozbitą szybę. Atena wyskoczyła zaraz za nim, łapiąc go w locie za kostkę. Kto następny? Spytał przerażony Lucyfer. Ja! Stęknął Jezus i powoli opuścił się z parapetu na dach nad wejściem do klatki. Dziw bierze, że nie połamał sobie przy tym nóg. Ja zostaję, stwierdził Charon i uniósł do góry swoje łańcuchy. Obronię was, przyjaciele. Westchnąłem teatralnie i poklepałem go po plecach. Nie musisz lizać każdemu dupy w poszukiwaniu tej cholernej akceptacji. Spojrzał na mnie z nieskrywaną pogardą. Głębokie. Spierdalaj. Odparłem i wypchnąłem go przez okno. Pechowo się złożyło, bo jeden z jego łańcuchów zaplątał się wokół nogi kuchennego krzesła, co trochę spowolniło proces naszej ewakuacji. Swoją drogą zwisający z okna szkielet musiał być dla przypadkowego widza naprawdę ciekawą atrakcją. W tym momencie usłyszeliśmy głośny trzask i rozpaczliwy wrzask wojny. Chyba nikt nie miał wątpliwości, że Hodor był z niego chujowy. Nim zdążyliśmy jakkolwiek zareagować, w progu kuchni stanęła kobieta w wojskowym mundurze z kominiarką na głowie i AKM-em w dłoniach. Odruchowo podnieśliśmy ręce do góry i zamarliśmy niczym posągi. Ale będziesz miał kurwa szlapan, powiedziała na widok Lucyfera, który niefortunnie był następny w kolejce do ucieczki przez okno. Gdzie twój brat? Wymieniliśmy spojrzenia i zanim ktokolwiek dostał na cokolwiek odpowiedź, rzuciliśmy się do ataku. Pierwszy uderzył śmierć, który niecelnie zamachnął się na naszego gościa swoją kosą, co zakończyło się wbiciem jej w ścianę obok. Po nim zaatakował głód.
Z nieco lepszym rezultatem. Jego bicz owinął się wokół nadgarstka matki, co na chwilę wytrąciło ją z równowagi. Tę chwilę wykorzystałem ja i błyskawicznie wyrwałem jej z rąk karabin. W tamtej chwili, nie ma co ukrywać, spanikowałem i bez żadnego namysłu wyrzuciłem broń przez okno. Sądząc po trzasku kości, który dobiegł nas chwilę później, trafiłem prosto w czaszkę Harona, który wciąż wisiał na łańcuchu, przewieszonym przez krawędź parapetu. Na chwilę znowu zamarliśmy. Lucyfer chyba próbował coś powiedzieć, ale dźwięk wybijanych zębów zagłuszył jego słowa. Ała! Wydarł się śmierć i złapał się za szczękę. Krwawił jak zarzynana świnia. Głód miał nieco lepszy refleks i udało mu się uniknąć pierwszego ciosu matki. Drugi zablokował reżącą przy zlewie patelnią, którą następnie przyłożył jej w głowę. Nie zrobiło to jednak na niej żadnego wrażenia. Bez mrugnięcia okiem wyciągnęła z kieszeni długi nóż wojskowy i z całej siły zamachnęła się na naszego anorektyka. W ostatniej chwili udało mi się odepchnąć ją do ściany rzuconym przez siebie krzesłem. Nie zauważyłem jednak, że to było krzesło, wokół którego zaplątany był Haron, który w efekcie wleciał na pełnej kurwie z powrotem do mieszkania. Jednak te parę kości nie ważyło zbyt dużo. Korzystając z okazji, pobiegłem do przedpokoju po swój rewolwer, który wciąż leżał na szafce po tym, jak zrozumiałem, że broń palna w żadnym stopniu nie wzrusza krokodyli. Kiedy wróciłem z powrotem do kuchni, role nagle się odwróciły. Haron leżał teraz na stole kuchennym, bezradnie próbując wyplątać się z łańcucha, zaś głód i śmierć siłowali się z matką, usiłując przyprzeć ją do ściany. Spokój, kurwa. Warknąłem i wymierzyłem z rewolweru. Dopiero kilka dni temu ktoś oświecił mnie, że moja zabaweczka nie ma magazynka, ale bęben, który w tym momencie mieścił co najmniej dwie prawdziwe kule. Moje słowa nie odniosły zamierzonego skutku, a wręcz nawet przeciwnie. Nie dość, że matka nawet nie spojrzała w moją stronę pochłonięta walką, to na dodatek Lucyfer rzucił się na mnie, wytrącając mi rewolwer z ręki. Co to odkurwiasz? Jebnąłem go otwartą dłonią w potylicę i zrzuciłem z siebie. Nie rób jej krzywdy, wyjąkał upośledzony syn Boży. Nie miałem zamiaru, spierdolino, wydarłem się. Chodziło o to, żeby ona myślała, że to zrobię. Swoją drogą, naprawdę wierzyłam, że strzelisz, wtrąciła się matka. Jesteś debilem, Lucy. Ja pierdolę, debil to mało powiedziane. Zgodzili się śmierć i głód. Lucyfer na chwilę zmył z twarzy tę wieczną kpinę i przybrał pozę zaszczutego zwierzęcia. Ja pierdolę. Teraz wie, że nie możemy jej zabić. Dobra robota. Zjebałeś, Lucy. Spierdoliłeś w chuj. Aaaa! Wydarł się Lucyfer i wyrwał mi broń z ręki. Kto jest teraz spierdoliną, suko? Wrzasnął, strzelając mi prosto w pysk. Cała czwórka stojąca w kuchni zamarła, gdy moje ciało bezwładnie upadało na podłogę. Dobrze, że zasłaniała mnie lodówka. W przeciwnym wypadku ogarnęliby, że to wszystko ściema, a pustki w bębnie wypełniłem ślepakami. Nim Lucyfer sam zorientował się, że właśnie próbował mnie zabić, moment zaskoczenia wykorzystał Haron i zarzucił łańcuch z drugiego nadgarstka na szyję matki. Oni nie chcą cię zabić, szepnął jej do ucha, ale ja chcę. I to bardzo. Usiłowałem podnieść się z tej jebanej podłogi, ale z marnym skutkiem. Zbyt mocno wziąłem sobie do serca swoją rolę umarlaka. W tym momencie w progu stanął Wojna, który ledwo trzymał się na nogach. Było całkiem możliwe, że oberwał w jedną z nich, bo cała lewa nogawka jego spodni była przesiąknięta krwią. Bez słowa podszedł do szafki z lekami, wziął dwa bandaże i wodę utlenioną, a następnie podszedł do Chronosa, o którym wszyscy dawno zapomnieliśmy. Nie byłem do końca pewien, czy przypadkiem nie przyszedłem najebany na przedpremierowy pokaz jakiejś slapstickowej komedii. Coś pierdolnęło w drugie okno. Jak się okazało, był to Hermes, który najwyraźniej był mocno zaniepokojony całym zajściem. Jeszcze zanim matka wyrzuciła nas wszystkich przez rozbitą szybę, zobaczyłem w oczach greckiego boga coś niepokojącego. Radość. Nie rozumiałem, o co mu chodzi, dopóki mięciutkie futro nie zamortyzowało naszego upadku. Puszek! Wrzasnęliśmy z radości, a potem przerażeni spojrzeliśmy w górę. Z okna patrzyła na nas uśmiechnięta twarz Maryi. Ale macie przejebane, stwierdziła i przeładowała wyciągniętego z tylnej kieszeni Glocka.